odpowiadający rzeczywistości naszego kraju, ale mający bardzo długofalowe konsekwencje dla naszego funkcjonowania. Czy nie obawia się pan, że przypadek ten, o którym pan teraz wspomniał, czy powiązanie funduszy unijnych z przestrzeganiem praworządności, co wydaje się dosyć też naturalne, jeśli chodzi o te właśnie fundamentalne wartości unijne, nie będzie jednak powodowało, że tu w kraju te nastroje eurosceptyczne będą cały czas się pogłębiać, bo będzie podawana taka gwarancja przez rządzących, że ta Unia Europejska jest przeciwko Polsce, tak naprawdę ogranicza naszą wolność, ogranicza naszą suwerenność i do takiej Unii to byśmy się nie zapisywali. Taka narracja już jest zbudowana. Jak temu przeciwdziałać? To jest oczywiście pytanie nie do końca do mnie jako prawnika, to bardziej do osoby, która w ramach Komitetu Obrony Demokracji staramy się temu na bardzo, na miarę bardzo